Cześć, witam Was. Dzisiaj znajdujemy się w miejscowości, trochę takiej nietypowej, takiej, której prawdopodobnie nie znacie, bądź też mało znacie, a miejscowość ta znajduje się pomiędzy Władysławowem a Puckiem i nosi nazwę Swarzewo. Znajdujemy się teraz przy kościele, z tego co widzicie i słyszycie. Spójrzcie, jaki ładny tutaj jest kościół. Przejdziemy sobie wokół tego kościoła. Oczywiście ja realizuję Waszą prośbę o to, żeby pokazać Wam inne ciekawe miejsca na Pomorzu, mało znane. Słuchajcie, za chwilę dojdziemy do morza, a tak precyzyjniej do Zatoki Puckiej. Ale zanim to nastąpi, chwilę sobie tutaj przejdziemy właśnie tym oto miasteczkiem, pięknym miasteczkiem. Na razie idziemy w koło kościoła. Jak tutaj widzicie, przepiękny mamy właśnie tutaj w Swarzewie kościół. Jego widać z tej głównej drogi przelotowej, aczkolwiek większość go pomija. No i słuchajcie, w roku 1877 w Swarzewie odkryto około 100 grobów skrzynkowych pochodzących z epoki brązu. Także Swarzewo ma bardzo starą konotację. Oczywiście to nie są te groby, które tu widzicie, to są groby księży tutaj ze Swarzewa. No i słuchajcie, wieś Swarzewo została lokowana już we wczesnym średniowieczu. Od 1308 roku, kiedy to krzyżacy zajęli właśnie te tereny tutaj Pomorze Gdańskie, to wieś ta należała właśnie do krzyżaków. A my słuchajcie sobie, zaraz zejdziemy z tego tutaj terenu kościelnego i przejdziemy nad samo morze. Ale to jeszcze chwileczka. Chwileczka, czy już nie będzie chwileczki? Słuchajcie, to już schodzimy powoli właśnie nad morze. Tutaj macie jeszcze takie kapliczki. No i oczywiście spojrzenie na kościół. Patrzcie, jak on się pięknie prezentuje. Jaka piękna sylwetka tego kościoła. Zresztą wnętrze też jest przepiękne, co mieliście okazję zobaczyć. No jest to oczywiście neogotycki kościół pochodzący czy wybudowany w XIX wieku i w nim znajduje się figurka Matki Boskiej, patronki rybaków. No tutaj patrzcie, takie naokoło wiejskie tereny, a my będziemy sobie schodzić właśnie tym tutaj wejściem w kierunku morza, a ściślej w kierunku zatoki.
Chodźcie ze mną. Za chwilę do niej dotrzemy. Jeszcze jedno spojrzenie na ten oto tutaj teren. I lecimy sobie w dół do samej zatoki. Może lekko przyspieszę. Nazwa wsi po raz pierwszy pojawiła się przy lokacji tej wsi przez kontura krzyżackiego Kniprode. No i miało miejsce to w 1340 roku. Także patrzcie, jaka stara wieś tutaj się znajduje. Swarzewo oczywiście było lokowane na prawie chełmińskim. No i słuchajcie, rok 1466. Swarzewo zostaje przyłączone do Królestwa Polskiego. No i znajduje się w ramach struktury administracyjnej powiatu łódzkiego. I słuchajcie, dotarliśmy tutaj do takiego pięknego miejsca. Tutaj znajduje się kapliczka. Ja lekko po prostu tylko w bok skręciłem. No i spójrzcie. Tam widzicie w oddali wieżę kościoła, a tutaj tą ulicę, po której szliśmy. A ja minimalnie skręciłem. I tutaj widzicie figurkę Matki Boskiej. Jest to oczywiście Matka Boska Swarzewska, a historię możecie, dlaczego tu jest kapliczka, z czym ona jest związana, co to jest za figurka, możecie tutaj sobie przeczytać, gdzie została znaleziona i tak dalej. Tu jest cała ta historia. Przyjedźcie i przeczytajcie. A tutaj, jakby pod figurką, macie studnię z wodą. Co to za woda? Też przeczytajcie. Jak zapewne zauważyliście, kapliczka ta została zbudowana na planie koła przez kaszubskich rybaków w roku 1775. Słuchajcie, istnieje kilka koncepcji odnalezienia tej figurki. Jedną z nich jest, że ta figurka objawiła się tutaj, czy została znaleziona bardziej. I dlatego stąd właśnie tutaj stoi ta kapliczka. Inna z wersji mówi, że Matka Boska się w tym miejscu objawiła. A jeszcze inna, że figurka ta została wyrzucona na brzeg z rozbitego statku. A my powoli schodzimy i będziemy maszerować w dół. Tutaj się spłoszyły chyba ptaki, a my lecimy właśnie dalej. Tutaj widzicie jeszcze kotwicę. O, przy tej samej figurce. Słuchajcie, istnieje kilka koncepcji odnalezienia tej figurki. Jedną z nich jest, że ta figurka objawiła się tutaj, czy została znaleziona bardziej. I dlatego stąd właśnie tutaj stoi ta kapliczka. Inna z wersji mówi, że Matka Boska się w tym miejscu objawiła. A jeszcze inna, że figurka ta została wyrzucona na brzeg z rozbitego statku. A my powoli schodzimy i będziemy maszerować w dół. Tutaj się spłoszyły chyba ptaki, a my lecimy właśnie dalej. Tutaj widzicie jeszcze kotwicę. O,
przy tej. No i słuchajcie, jeżeli już zacząłem mówić, to powiem wam dalej, czyli powiem B. Jeżeli chodzi o tą studzienkę, to ta studzienka podobno jest z uzdrawiającą wodą. My już opuszczamy kapliczkę i lecimy w przód w kierunku wody. Ulica Rybacka, budynek numer 14 mijamy. O, widzicie, takie fajne domki tutaj są. Trochę taki wiejski klimat. No i słuchajcie, jeszcze spójrzcie na tą przepiękną wieś, dopóki nie spojrzymy już bezpośrednio na morze. O, spójrzcie, jaki przepiękny tutaj widok nas czeka. Idziemy sobie już bezpośrednio nad morze, a w zasadzie nad Zatokę Pucką. Tylko spójrzcie, pozazdrościć tym ludziom, którzy tu z tak pięknym widokiem żyją na co dzień, którzy z tym pięknym widokiem już się na maksa zbratali. Na maksa, ale użyłem słowa, słuchajcie, maksymalnie zbratali. Może tak będzie lepiej. Mniej młodzieżowo, ale lepiej. Idziemy już bezpośrednio do wody. W wodzie oczywiście nie będziemy się kąpać, tam w oddali widzicie. Tu możemy pójść jeszcze zanim dokończę myśl. Tu możemy pójść w kierunku Władysławowa. A tutaj w oddali, jakbyście spojrzeli za tą wodą na końcu, na horyzoncie, widać Półwysep Helski. A my sobie tak spacerujemy i podziwiamy te przepiękne domki, które tutaj są. Patrzcie, ten ostatni domek, jaki cudowny ten żółty. No, aż by się chciało tam zamieszkać. Tu widzicie jakaś motorówka. No, coś cudownego. Coś naprawdę pięknego i cudownego. Słuchajcie. Lody, gofry, kawa, czekolada. No, ale to nie teraz. Nie teraz tam tak jest. O, spójrzcie. Tu macie taki budyneczek, samochodem nie można wejść, ale my sobie wejdziemy na piechotkę. Takie króciutkie tutaj jest molo. O, jak to przepięknie wygląda w tym pięknym skąpane słoneczku. A tutaj macie tablicę informacyjną. Spójrzcie jeszcze na moment na stare zdjęcia z warzewa. Spójrzcie jeszcze na miejsca, z których przyszliśmy, na ten przepiękny tutaj domek. No i oczywiście dzisiaj mamy słoneczko przepiękne. O, patrzcie, jak się ładnie prezentuje z tym molem. Krótkim, ale sympatycznym. Spójrzcie na te łódki zaparkowane tutaj właśnie przy brzegu. No wszystko cudownie się tu komponuje. No i to słoneczko, które jest gdzieś tam u góry. O, widzicie teraz. Teraz akurat miałem możliwość je wam pokazać. To oczywiście figurka, rzeźba z drewna, jakby taki aniołek. A tutaj macie jakby tereny, którymi zwożone są łódki do wody. I to jest właśnie ten piękny teren. Spójrzcie, jak z tym słoneczkiem przepięknie wygląda. A my udamy się już na same molo. Spójrzcie. To mi się podoba, ten domek. To bym mógł w tym miejscu zamieszkać i nic więcej od życia już bym nie chciał. Spójrzcie. W
wchodzimy sobie właśnie na to piękne, krótkie molo. Ławeczki, jest gdzie usiąść, co prawda nieumyte, ptaki tu trochę na... Chciałem powiedzieć na świniły, ale to tak niezbyt ładnie, to może powiem nabrudziły. Zaraz wam pokażę jeszcze coś, co będzie świadczyć o tym, gdzie jesteśmy dokładnie. Spójrzcie, tam w oddali widzicie już Półwysep Helski, rozpoczęcie jego, czyli Władysławowo. I tam dalej chałupy się zaczynają. A tutaj z tej strony zobaczycie również coś ciekawego. Piękne niebo, ale nie o to mi chodzi. Spójrzcie, tutaj macie Puck. Pięknie to wygląda. A my już powoli będziemy schodzić z tego pięknego mola. Właśnie w tej ładnej, naprawdę sympatycznej miejscowości. Może w złym momencie to powiedziałem, pokazując tą ławeczkę. Ale jeżeli władze trochę zadbają właśnie o takie szczegóły, typu te ławeczki, że tak powiem, z odchodami ptaków, że ich nie będzie, to myślę, że tutaj będzie bardzo, bardzo fajnie, bardzo sympatycznie i bardzo, bardzo miło. Słuchajcie, jeszcze jedno spojrzenie. Patrzcie, spójrzcie, co wy mijacie często jadąc do Władysławowa. A tu jest pustka, tu jest cisza, tu jest spokój, tu można naprawdę odpocząć. Słuchajcie, to tutaj czeka na was prawdziwy odpoczynek w Swarzewie. A ja przypomnę, realizuję koncepcję, o którą mnie prosiliście, żebym pokazał mniej znane miejscowości, również tutaj właśnie na Pomorzu. Mniej znane, a piękne. I to jest jedna z takich miejscowości. Oczywiście, jeżeli wam się podoba ta relacja, to polubcie ją, subskrybujcie mój kanał. Będzie mi zawsze bardzo miło. A w końcu chyba o to w życiu chodzi. Powoli już się oddalam. Jeszcze kilka pięknych ujęć. Idziemy. Słuchajcie, to muszę uważać, żeby przez ten metalowy łańcuch nie przejść. Oczywiście to jest po to, żeby samochody tam nie wjeżdżały. A ja muszę uważać, bo w jednej z miejscowości przez taki łańcuch po prostu ległem. Było ciemno już i się rozpędziłem. Nie zauważyłem, ległem. No i słuchajcie, że tak powiem, jedno kolano mnie do dziś boli. Spójrzcie na te przepiękne łódeczki, które tutaj stoją. To jest taka jedna, taka mniej znana wieś, miejsce, miejscowość, ale przepiękna. Przepiękna właśnie tutaj na Pomorzu. Spójrzcie, jakie piękne domki tutaj ludzie sobie budują. No coś przecudownego. No i tam oczywiście kierunek na Władysławowo. A tutaj kierunek do jakby tej centralnej części tej miejscowości. A ja może trochę przyspieszę. No i te przepiękne, takie niskie domki. W zasadzie wysoki parter i niskie piętro. Fajnie to też wygląda. Tutaj taki trochę inny czuć jakąś wędzarnię. No a tutaj
miejsce, które znacie, w którym już byliśmy. No i oddalamy się powoli już od tego miejsca. Patrzcie, tutaj taki stary domek, ale nowe okna. A tutaj drogę w kierunku kościoła, którą sobie powoli spacerujemy. Przez chwilę wyciszyłem swój głos po to, żebyście mogli chwilę posłuchać mowy kaszubskiej. Te charakterystyczne jo, jo, jo i tak dalej. Także po to przez chwilę nic nie mówiłem. No i patrzcie, tu mamy następne takie wiejskie zabudowania, a gdzieś tam w oddali domki, wille. To wszystko jest teraz ze sobą połączone. A my sobie już tak zmierzamy w kierunku kościoła. Zakończymy tam, gdzie zaczęliśmy. No oczywiście 1772 bodajże Swarzowo znajduje się na terenie Prus. Te tereny ogarniają Prusy. No i też oczywiście po II wojnie światowej, po pierwszej wojnie światowej wraca do Polski. No właśnie, w zasadzie od tego momentu z krótką przerwą na II wojnę światową jest częścią Polski, czyli jest Polską praktycznie do dzisiaj, wyłączając lata 39-40. Pięć. Patrzcie, jaki przepiękny teraz mamy obrazek. A ja słuchajcie, powoli kończę tą relację. Miło mi było przejść się z wami właśnie tutaj, właśnie po Swarzewie. No i jeżeli wam się podobało, to koniecznie subskrybujcie mój kanał. Polubcie film, który wam się podobał. A ja życzę wam przemiłego dnia, miłego wieczoru, czy miłego popołudnia, w zależności od tego, o jakiej porze dnia oglądacie ten film. Do zobaczenia, do usłyszenia na kolejnej mojej relacji.